Naprawdę szlak Greenfellow tutaj, w tej okolicy jest petarda. Jak widzicie, od stańczyków jest parę metrów. Przyjeżdżasz sobie rowerkiem z namiocikiem, tutaj rozkładasz, jutro idziesz tam. Ewentualnie można spać nawet pod tą wiatą. Kibelek masz, wiatkę masz, czego więcej chcieć? Naprawdę petarda. Filar Berat, a za mną fajne jeziorko. Także warto zwiedzać Polskę, nawet jak jest taka słabsza pogoda, to przynajmniej nie ma dużo ludzi. Więc ma to swoje plusy, ma swoje minusy. Pogoda taka, jak to mówią, ale co, trzeba się wykąpać przed wyjazdem, bo wracam do domu. No niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, troszkę mi się nudziło, ale i tak trzeba spędzać czas. Słońce jak na lekarstwo, jak na razie. Ostatnia kąpiel do domu. Jeszcze może w Gołdapi coś zwiedzę. No i coś po drodze. Jeszcze muszę ruszyć na jedne mostki, bo okazuje się, że jakimś cudem je ominąłem, a mówią, że lepsze niż stańczyki. Więc czemu tam nie ruszyć, jak mam za 2 km? Oj, na chwilkę odszedłem. Kurde, kiełbaskę mi się prawie zjarała. No trochę się zjarała, ale zje się. Kolejny dzień z kiełbasą w tle. Ale pan mi skosił trawkę dzisiaj. Także chyba można go pochwalić, nie? A ja, śniadanie mistrzów. No i niestety muszę wracać do domu. Wracam do domu. I tak, trochę żal, trochę się człowiek cieszy. I co? Nie wyszła taka zła, nie? Ja słaby jestem z gotowaniem. A tu sobie sam kiełbasy zrobiłem. Pozdrawiam. Ale takie miejsce, zajebiste, taka infrastruktura za free. Powiem szczerze, że to Greenfellow zaczyna mi się podobać. Dobra, dobrze. Ja już poszedłem śniadaniu, a chłopaki co? Obiad już prawie zrobiony. Ładnie można. Można, kucheneczkę elegancko. Prowadzę chłopaków na fajne mosty, o których mi powiedzieli. A później zatankuję furę. Jadę jakąś tojacinką. Ale spoko ziomeczki, także lecimy razem. Co? Mama, to sobie dalej żyje. Wiesz, tu jesteśmy, to tak jakby tam i skręcić w lewo i gdzieś z buta gdzieś na tą rzekę, widzisz, to pewnie nie widziałeś no tego. Dobra, to wy to, bo widzisz, bo ja myślę,
patrzysz na to, taki most. Kolejne mosty, tym razem nie stańczyki. Gdyby nie chłopaki, to bym w ogóle nie ogarnął tematu. Byłem na jakimś takim lekko oszukanym, a te są rzeczywiście fajne. Ładujemy się chyba na górę, nie? Tak to wygląda. Z boku. A, ty, tutaj jest wejście. Tu normalnie masz. Ostro, bo ostro. A, tu dobrze, bo sucho. Tam jak wchodziłem, to było mokre, to się nogi ślizgały. Coś nie jest tak łatwo. Taki trochę, no. Nie wiadomo, czy to się nie zawali, no niby tam to nie. No niby betonowe, ale... 100 lat, nie? 100 lat, no teraz nie widzę. Dokładnie. Taka inwestycja, postawili obok drugi i to zniszczało. Trochę takie, jak dla mnie, dziwna sprawa. Jednak Niemcy to są... Kiedyś się opłacało i kogoś było stać, żeby coś takiego wybudować, a teraz... Nie rozumiem, czegoś takiego naprawdę. I są takie zagłustki na tym świecie, że ktoś kiedyś... Ale czy to jest tylko zalane betonem, a normalnie było tak jak tutaj? Że wiesz, że ceglany? Ten łuk, a później to tylko tak zasklepili? No to może cegła jako szalonek do betonu nie szła? Najpierw włożyli cegłę i zalali. Tam, nie? Bo ta... Ten nie. Ten wynoszy jest, mi się daje. Cegła później już samym betonem lali, chyba na tym chodzi. No tak, właśnie w opisach, że bardzo większy klimat tu. Starzy wyglądają niż tamte. Żeby niektórzy, że chwalą ten był lepszy, niż tamte. Tak, dobra. Się siema. Hej, do następnego razu. Zobaczcie, chłopaki też zwiedzają, bawią się i nie nocują po hotelach, jak te wszystkie pi... Tylko normalnie, na samochodzie, na krypie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Autko mają lepsze na tą drogę, ale ja wygrywam na szosie. Żarty. I bocianek po prawej. Zajebiście, naprawdę. Fajnie, bo zawsze można gdzieś w trasie spotkać fajnych ludzi. I nie można oceniać po okładce, czym jeżdżą, jak są ubrani, bo kolesie naprawdę na wypasie, widzieliście, jedli sobie makaron, gotowali sami, super. Nie patrzcie na ludzi przez pryzmat tym, czym jeżdżą, tylko co są warci. Stańczyki versus botuły. Powiem tak, tutaj bardziej dziko, bardziej niebezpiecznie, stańczyki bardziej takie cywilizowane. Ale jeżeli chodzi o widok i rzeczkę, to botuły wygrywają. Zdecydowanie. Jak wy powiecie? Jakie są wasze odczucia? Stańczyki versus botuły. Rzeczka troszkę bardziej zasyfiała. Ale poza tym, to w mojej opinii, to wygląda też naprawdę nieźle. To są botuły i to jest za darmo. A stańczyki, płacisz u samaka i jest podobnie.
Jak widzicie, jestem na szlaku. Nie, że jestem poza czy coś, jak każdy czasem zarzuca, bo patrzcie. Taram, szlak czerwony. Szlak rowerowy. Także wszystko zgodnie z literą P. Jak już jesteśmy tutaj, to atakujemy wieżę w Gołdapi. Thank you.